So you really can review the whole history of the modern times, especially of the past century, the age of totalitarianism, the history of dispossession, the history of uprooting, which in the end tends to developing and mastering the art of manipulating people, which has been and still is the principal target of any totalitarianism. And I think what is the most important for me, at least, in the whole concept of this exhibition is that it reminds us that the age of totalitarianism is not the past. I hope it's not the future of the world, like everyone is escaping from something. Dispossession oznacza nie tylko wywłaszczenie po polsku, ale w języku angielskim odnosi się również do egzorcyzmu. Dla mnie dispossession to jest przede wszystkim opresja, stres i przemoc. Utraty swojego naturalnego środowiska, to jest przymus jakby wywłaszczenia, przymus zmiany. It's absolutely untenable how Europe as a whole. Tak, ta zmiana pozycji, która nie do końca jest, która nie do końca zależy od tego człowieka, a zależy od tej sytuacji, w której on się opinił albo coś tam, w której on coś został, jest przed takim faktycznym wyborem. Home is something very important for me because I cannot go back home anymore. Syria is destroyed. And I'm some kind of wanted over there. To myślenie o opuszczonym domu, domu, który się opuszcza i do którego się przybywa, stanowi punkt wyjścia dla tej wystawy. Egzorcyzm związany jest właśnie z tą energią, o której wspomniałem, to znaczy miejsca, przestrzenie są przesiąknięte energiami ludzi, którzy je zamieszkują. Te energie manifestują się chociażby poprzez przedmioty, które w tych miejscach pozostają. Germany last year started this Pegida demonstrations, so I'm feeling myself also there not welcome, like I'm a foreigner, so you better go away, even if I'm half German also. Not welcome. Czuję to, że kurator zaprosił mnie, ponieważ od kilku lat pracuję nad tematem przede wszystkim opresji, przemocy. Dostaliśmy takie 3 punkty i taką dużą przestrzeń dla przemyślenia, co i w latach, co i w kilometrach. So home is a place where you feel yourself good, and at the moment I'm not finding a place where I can say, okay, this is my home, here I'm feeling good and can let my emotions like flowing. In all my works I'm always trying to work with the Syrian situation, but always not just with the Syrian situation, also with our situation in Europe. We're all like looking for work, for a better place for living. That's how I came on the idea, like I have my own car, I have all my stuff with me, everything inside of it, and I'm like a modern nomad, I can go everywhere. Like it's some kind of the American dream, just drive. Thank you.
to be a nomad on or on the way or a refugee, it can happen to everyone. That's why I don't have a car shield on it, because it, everybody can be like this. It's always like a balance, yeah? And if the balance is broken, then something bad maybe happened or not. Ścieżkę narracyjną tej wystawy staraliśmy się ułożyć w taki sposób, żeby zarówno ujęcia historyczne, jak i współczesne przeplatały się, żeby przeszłość i współczesność były tak samo ważne, chociaż to oczywiście przeszłość, narracja historyczna odnosząca się do historycznych wysiedleń na linii Lwów-Wrocław-Drezno jest tutaj punktem wyjścia. Praca w swojej formie, która przypomina kontener, wagon, ona się odnosi do przymusowych wysiedleń ludności niemieckiej. To są oryginalne niemieckie drzwi z terenów byłych Prusów Wschodnich oraz Śląska. I te drzwi stanowią jakby takie wspomnienie o utracie przez Niemców ich własnych domów. W mojej rodzinie również doszło do sytuacji przymusowego wysiedlenia moich dziadków i myślę, że poprzez takie instalacje i właściwie realizację wystaw o takiej tematyce można odpowiedzieć sobie na takie pytania o własną tożsamość. I idziemy to ścieżeczką, idziemy. I tu zakręcamy, tu te okna dwa w pokoju niedokończonym i tu dwa niedokończonym. A, no to... Tak i, mhm, to jest i idziemy do mieszkania. Mhm. Idziemy tu do mieszkania. Ludzie, którzy stracili swój dom przez wojnę, którą mamy teraz, przyjechali ze wschodu Ukrainy na zachód. A ludzie, którzy stracili swój dom przez II wojnę, przyjechali z zachodu Ukrainy na zachód do Polski. To jest praca, która otwarza otworzenie takiego domu, który był stracony przez pamięć tych ludzi, ale to jest określenie takiej architektury, która jest antyarchitekturą naprawdę, te antymakiety, a nie makiety. I opiera się tylko na pamięci, a pamięć... Dla nich ten dom został się takim, wydaje mi się, w tym momencie, który teraz widzimy. Bo naprawdę pamięć nie zawsze do końca jest taką realistyczną, jak ten dom był. To jest tylko coś najlepszego z tego domu, co się zostało. To jest takie marzenia o tym domu. I hope it's not a democratic camera view in this work that I don't want. I hope that the visitor can see a point of me. So it's not democratic between Pegida and refugees. So yes, I hope this. I want to prepare a picture of the situation in my city. Also, I was interested in the situation of refugees. They are has to dispossession and lose the home and come in a new place, and they come in such a place to Dresden, where the Pegida movement goes on the streets every Monday. They hear the stories, they know the context, they have look on TV about the war and something like this. But they don't open the heart, they close it and make hate. Pan Bóg się to nazywał. Pawłowie, tak? Pawłowie, tak. Tam ojciec był, wstąpił do związku i dostał mieszkanie w Polsce. Jak się ojciec nazywał? Gustav Heller. Gustav Heller. A jego żona? Rodania Heller. A z domu jak? Winter. Winter. A powiedz mi, jak się nazywała twoja babcia? Pamiętasz babcię? Żoner. Ale była jeszcze i prababcia tego babcia, jak się nazywa
pochodzenia polskiego, rozumiesz? Główną postacią jest moja babcia, która opowiada jakby historię jej dzieciństwa, historię swojej rodziny, która żyła na granicy Niemiec i Polski w latach 20. i też tuż przed II wojną światową i w czasie II wojny światowej. Ta konfrontacja wypowiedzi właśnie mojej babci i siostrzenicy i mojej matki pokazuje, że jakby ta pamięć nie daje nam takiej pewności, tak? Że jest to ciągły proces, że ten proces nie został zakończony i tak naprawdę nie chodzi o pewnego rodzaju fakty i z tym związaną taką tożsamość narodową, tylko o chęć. O chęć właśnie przynależności. This is no longer your home. The man with machine guns tell you. Pack up. The transport is waiting. This message can come, has come countless times in different versions. Migration is not a security issue. It is not an army. It's the people that come. These people, they lost almost everything when they flee their homes. And I questioned with my project since about 7 years how we deal with that. Europe actually closes its borders and doesn't leave any legal ways for the dispossessed people to Europe. I think for the mayor in Lampedusa, the whole project is positive, but they fear it could maybe polarize the society in Lampedusa itself. Actually, for the lighthouse itself, I would like to make a competition from an open architectural and artist competition so that we get really nice proposals and be able as well to show it in museum. Open borders is sort of, for me, a symbol of an open society. W ramy tego projektu włączona jest praca jeszcze jednego artysty, Holgera Wusta, która jest takim bardzo precyzyjnym wideo, na którym artysta pokazuje taką wyobrażoną sytuację przybywania do Wenecji imigrantów, którzy są absolutnie pożądani, chciani, zapraszani. Jest to oczywiście pewna utopia, sytuacja idealna, ale podszyta, mam wrażenie, zwłaszcza w kontekście Biennale i samej Wenecji, pewną ironią. Moja praca dotyczy pewnego stereotypu migranta, który wyjeżdża za granicę. Tym stereotypowym zawodem, w którym często znajduję pracę, jest pomoc domowa. Rzeźba znajdująca się w instalacji Mrs. Anna jest również infografiką, wykresem przedstawiającym ilość obcokrajowców zatrudnionych w Polsce. Infografika, wykres jest przełożony na powierzchnię ciała tej rzeźby i zaznaczone na ciele są elementy kolorystyczne przyporządkowane odpowiednio nacjom znajdującym się w Polsce. Również dwie infografiki mają swoje odzwierciedlenie w postaci obrazów abstrakcyjnych znajdujących się w pomieszczeniu. Starałem się tutaj odtworzyć warunki mieszkaniowe tzw. średniej klasy europejskiej i wydaje mi się, że tutaj to paradoksalne uproszczenie sytuacji stało się czymś dziwnym bardzo w warunkach galeryjnych, gdyż stawiam odbiorcę przed faktem znalezienia się w miejscu, w którym tak naprawdę być może znajduje się codziennie. It is a deeply sick civilization nowadays. And the source of my optimism is that paradoxically enough, I hope this won't sound cynical, but this war helps to wake up. And every clarifying detail here is worth its weight in living flesh. It smells of breast milk, of freshly baked bread,
of baby hair and old photographs, of the conjugal bed, medicine, dried hairs in a sachet, the candle wax splatter guts of the hearth, of that entire inalienable life of yours. Well, about my work in this particular case, in the case of this exhibition, this has been the subject, the search for home in the dispossessed world, in this world which, that has been turned, forcefully turned nomadic. The search for home, which is intrinsic in all of us who were brought up in this, communist apartment buildings, that were very much alike and that were very much impersonal, so to speak. And then, when you mature in the middle age, you start to ask yourself, where is, this home, the concept of home? Where can I go? Where is the place with which I can identify and feel myself at home? To chodzi o to, że ustawić równowagę sobie jakąś bardzo ciężko. No zdymulować, tak jakby zdymulować, to chapta już zdymulowane. Ale to jakby w świecie musi być równowaga, bo to jest, jakby ktoś nie mówił, musi być czarne i białe. Niektórzy widzą świat w takim różowym świecie. No, ja niestety nie widzę ten świat w różowym świecie. No ale równowaga musi być. To bez tej równowagi to nie ma. Ja nie mam wiary ni do artystów, nie mam już wiary. Nie mam do artystów w bardzo dobrą przyszłość. Nie mam wiary, bo za mnóstwo ludzi jest na świecie. I każdy, a dlaczego takie tranzyty, migracja, dlaczego jest? Dlatego, że szuka człowiek, gdzie można lepiej, żyć lepiej. A to jest iluzja. Iluzja. Chyba w siebie najlepiej będzie żyć. W związku z tym, że jest to też wystawa, która za punkt wyjścia jednak obiera Wrocław, to było dla mnie istotne. Ja chyba chciałem rzeczywiście w jakiejś mierze, w jakimś sensie opowiedzieć w tej wystawie o pewnym aspekcie historii i tożsamości Wrocławia, ale w taki sposób, żeby on się stał zrozumiały dla ludzi, którzy nie znają tej historii, którzy nie znają tego miasta. Dla mnie ważna jest kwestia pamięci. Mam wrażenie, że dużym problemem dzisiejszych czasów jest to, że się zapomina, że się nie pamięta, nie chce się pamiętać. Chodzi o to, żeby dokonać tego wysiłku i próby spojrzenia dalej, głębiej, może trochę mocniej, może na to, czego nie do końca chcemy widzieć. To przeniesienie problematyki związanej z wywłaszczaniem, z przesiedlaniem, z migracją, z emigracją we współczesność tej Europy tu i teraz, stało się dla mnie, dla nas właśnie takim narzędziem jak gdyby trochę porównawczym, trochę objaśniającym, trochę takimi przepisami dla poszczególnych grup, nacji, narodowości, osób, które będą tę wystawę oglądać. Wydaje mi się, że bardzo ważnym czynnikiem odbioru tej wystawy jest jakaś próba empatii. Mam wrażenie, że w wielu miejscach ta wystawa jest bardzo czuła i bardzo skupiona na tym, żeby dostrzec inny punkt widzenia. Dla mnie ten wielogłos i pojawiające się połączenia czy przeploty są najważniejszym jej elementem. To, że tekst Oksany dokładnie, może nie dokładnie, ale można znaleźć połączenia również do instalacji Doroty Nieznalskiej lub instalacji Manafa Halbuniego, jest jednym z przykładów takich połączeń nieoczywistych ludzi, którzy pochodzą z różnych pokoleń i z różnych czasów, a jednak pewne pytania i problemy zdają się rezonować i pojawiać wielokrotnie w różnych formach i różnych sposobach mówienia.